To jest wielkie szczęście, że można tworzyć serial od samego początku, formatować jakby dla Państwa nowy produkt telewizyjny na bazie świetnego scenariusza z bardzo fajną ekipą. Od samego początku tutaj to zdaje się już trwa 2 lata. O ile się nie mylę, wszyscy fantastycznie tutaj się zgraliśmy i rzeczywiście powstało coś na kształt rodziny filmowej. Jest to wyjątkowy plan, bo czujemy się jak w domu, jakbyśmy byli przyjaciółmi, rodziną. Jest bardzo miło, każdy może na każdego liczyć, jesteśmy wyrozumiali wobec siebie i jest bardzo wesoło. Dużym plusem jest to, że mamy wspaniałych aktorów i naprawdę ta obsada jest wyśmienita i to jest dla mnie na przykład też przyjemność spotkania się z takimi osobowościami. Więc myślę, że to wszystko razem i pewien klimat, który udało nam się wytworzyć, jest naprawdę wyjątkowy. Powrót do Leśniczówki przede wszystkim był bardzo szczęśliwy. Ja się bardzo cieszę, że znowu mogę tu być. No po tak długiej przerwie, no to my już czekaliśmy, łaknęliśmy tego, żeby móc wrócić na plan. Tu spokój panuje, proszę Państwa, i rozsądek przede wszystkim, natomiast nagrywamy, działamy, to nas cieszy najbardziej. Robimy wszystko, żeby kontynuować tę pracę i żeby jej już nie zatrzymywać. Staramy się ze wszelkimi zabezpieczeniami wciąż pracować dla Państwa i cieszyć się nowymi wątkami, nowymi okolicznościami, które dotyczą postaci tego serialu. Przy tej produkcji, czy innych, czy nawet przy zdjęciach próbnych, za każdym razem mam wykonywane testy. Czy to jest potrzebne, czy nie, to każdy może sam ocenić, bo każdy ma też inne sytuacje, inne podejście do tej sytuacji z koronawirusem. Wszystkich nas to zaskoczyło i ta niewiadoma była najtrudniejszą rzeczą, jak to przejść. Drugą rzeczą trudną jest zawsze strach i pewna obawa, szczególnie przy aktorach starszych, którzy są w tej dużej grupie ryzyka. Natomiast no dość szybko się nauczyliśmy tej sytuacji i wydaje mi się, że w tej chwili przy zachowaniu wszelkich norm wytyczanych przez KPRM i przez Sanepid spokojnie sobie pracujemy. Oczywiście wszyscy nasi aktorzy i realizatorzy są przebadani na obecność COVID-a, więc no wydaje mi się, że jesteśmy produkcją akurat dość mocno bezpieczną. Kochani, zapraszam Was gorąco, żebyście śledzili losy bohaterów Leśniczówki, koniecznie w VOD TVP. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania Leśniczówki na TVP VOD.